Szanowna Prymasa Polonika, drodzy słuchacze, witamy Państwa 7 czerwca 2016 roku. Życzymy Państwu miłego dnia i przechodzimy do wiadomości z Grecji. Eurowolking Group dała władzom greckim 24 godziny na wypełnienie wszystkich warunków porozumienia. Dopiero wtedy zostanie potwierdzone zakończenie pierwszej ewaluacji programu greckich reform. To z kolei umożliwi wypłatę kolejnej transzy w wysokości 7,5 kredytowego dla Grecji. Wierzyciele żądają, aby Ateny przekazały 5% udziału w OT, największym operatorze telekomunikacyjnym w tym kraju, do funduszu prywatyzacyjnego. Chodzi też o podpisanie umów w sprawie prywatyzacji dawnego lotniska w stolicy Grecji, obszaru, który jest obecny. Rząd Grecji obiecuje, że spełni wszystkie żądania Eurogrupy. Dzięki temu do końca czerwca Ateny otrzymają 7,5 miliarda euro, które są potrzebne na spłatę kolejnych rat zadłużenia. Pozostałe pieniądze z transzy o wartości ponad 10 miliardów euro mają trafić do państwowej kasy jesienią bieżącego roku, pod warunkiem, że kabinet Aleksisa Tsiprasa wprowadzi w życie wszystkie